Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irsy. Witam Was na moim Samca Alfa kanale w wtorkowym przeglądzie najnowszej aktualizacji. Tak, słuchajcie, dzisiaj nie ma speedbuilda, dzisiaj przyglądamy, co dla nas je przygotowało, bo słuchajcie, szykuje nas na najnowszy dodatek, który już wychodzi za chwileczkę, już, że tak powiem, wita się z gąską i będziemy go mieć w czwartek o godzinie 19. No słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, co tam, że tak powiem, będzie tak naprawdę, bo owszem, oglądałam z zagranicznych i naszych, no i tam były już pewne elementy pokazane, ale jednak co samemu się ogarnie, to samemu się ogarnie. No ale słuchajcie, o dzisiejszej aktualizacji. Wreszcie doszły orientacje, tak? Doszły orientacje seksualne, gdzie kompletnie nie spodziewałam się, że będzie mi to potrzebne. Nadal, czy mi jest to potrzebne? Powiem Wam, jest to coś fajnego do urozmaicenia rozgrywki i jeżeli tylko to poprawi nastrój pewnym osobom, które dzięki simom czują się lepiej, tworząc siebie, tworząc jakieś osoby, które podziwiają, czy też po prostu różnych bohaterów o różnych orientacjach, ja jestem w tym momencie mega zadowolona. Serio, jak komuś to przeszkadza, po prostu tego niech nie uruchamia. No i słuchajcie, to mamy do wyboru relacje romantyczne albo z mężczyznami, albo z kobietkami. Mamy też, wiecie, czy jest w ogóle otwarty na romantyczne eksploracje, no to można, słuchajcie, stworzyć całkowicie aseksualnego sima. Ej, i to też jest całkiem spoko. No i oczywiście barabara, czy woli się z mężczyznami, czy z kobietami. No, słuchajcie, mnie mój Benjamin nie powiedział, co woli, bo jest, no cóż, bezjajecznym Benjaminem, ale powiedzmy, że nasz ten Benjamin tutaj simowy jest otwarty. Tak, no i dostaliśmy jeszcze coś fantastycznego, co też nie spodziewałam się, że ja to będę bardzo potrzebowała. Otóż dostaliśmy owłosienia, tak, słuchajcie, piękne owłosienia, no po prostu fantastyczne. I teraz sobie wyobraźcie, takie owłosione plecy i tak zagłębiacie się w plecy partnera bądź partnerki, jak nie możecie w nocy spać i zaczynacie pleść warkoczyki. O, rozmarzyłam się. Tak, w każdym razie to są kolejne rzeczy, które doszły za darmo, jak dla mnie pięknie, oczywiście w najlepszej polskiej cenie, więc co, no zostało nam teraz tylko przyjrzeć, co tam doszło jeszcze w rozgrywce i w budowie. No, to przeglądamy. Tak, słuchajcie, jesteśmy w trybie budowy, no i doszły piękne, zaokrąglone ściany, które, słuchajcie, mają taki potencjał do dodania tylu błędów. Ach, aż się zachwycam. Nie, a tak na poważnie, fajnie, to jest kolejny mokry sen budowniczych, który, no cóż, czy był potrzebny? W sumie to tak, był potrzebny, bo jeżeli mogą rozwijać cały czas Simsy, bo nie oszukujmy się, wydaliśmy miliony monet na nie, to tak, a jeżeli jeszcze są jako darmowe, no to proszę Was, co tu narzekać, tylko się cieszyć. Również na tych zaokrąglonych ścianach, no dostaliśmy, że tak powiem, podział właśnie, och pięknie, podział drzwi oraz okien na takie, które można umieszczać albo nie można. Albo na proste są wszystkie, a na średnie, duże czy bardzo duże już no nie wszystkie. No bo zobaczcie, te już się tutaj nie da. Bo, może też dlatego, bo nie mam move objecta, ale wiecie. No więc ej, to jest kolejna ekstra rzecz. Ja jestem za, bo jest darmowa. No ale wiecie, no oczywiście wszystko też będzie zależeć od wysokości, tak, bo jeżeli chodzi o wysokości, no to nie oszukujmy się, nie wszystko się zmieści, nie da się rady niektórych, no co nie zmienia faktu, że to też, jakie to daje wielkie możliwości budowlane. O matko, jak ja to po prostu, o ja będę to bardzo kochać, ja to będę bardzo kochać, a jeszcze bardziej będę kochać wszystkie błędy, które z tym powstaną. Więc tak, dostaliśmy tak, okrągłe ściany. No, już się zachwyciłam, więc teraz czas oczywiście zobaczyć, co doszło w rozgrywce. A w tej rozgrywce doszło coś bardzo przyjemnego. Nawet bym powiedziała, że bardzo, bardzo przyjemnego. Nowy układ w telefonie. I to jest jedna z tych rzeczy, którą jednocześnie bardzo kocham i jakiej nienawidzę, bo za każdym razem jak się zmienia telefon, ja już od kilku lat mam jednej i tej samej firmy, gdzie w sumie kopiuję sobie zawartość z jednego na drugi telefon i tyle. W każdym razie pamiętam, że jak się przechodziło na nowy telefon, to od nowa wszystko trzeba było. A tu wreszcie mamy kafelki, wreszcie w kafelkach mamy powrzucane na przykład graj w grę, czy przeglądaj sieć. Kup prezent, przeglądaj propsy. Wszystko jest, słuchajcie, teraz pięknie poukładane, kolorowo, elegancko. I coś czuję, że się na tym będę trochę rozkładała na początku. No ale oczywiście możemy sobie dobrać kolory ekranu.
i obudowy. Zobaczcie, ma zieloną obudowę. No fantastycznie. Cegiełka Benjiego jest zielona i ja jestem po prostu tym zachwycona. To jest taki detal, ale bardzo przyjemny detal. No i jeszcze coś dodano, tak? Jeszcze to nie koniec, słuchajcie, bo dodano pragnienia i obawy dla Simów. Serio, dodano pragnienia i obawy, co jest no kolejną fantastyczną rzeczą. Serio, naprawdę. Nie wiem jak wy, ale to jest znowu ta rzecz, no cóż, której nie wiedziałam, że potrzebuję. No ale wszystko, co może pomóc po prostu w rozgrywce, wzbogacić ją, to ja jestem za. Słuchajcie, poprawiono też multum błędów, jak choćby łóżka, dwuosobowe łóżka przestawione przy ścianie z powrotem działają i z powrotem jeszcze dwóch simów. I powiem wam, że no cóż, o reszcie błędów nie będę wspominać, bo jest naprawdę ich całe multum, ale skoro poprawili, to tylko piszcie w komentarzach, co przy okazji zepsuli. Tak. No i oczywiście od czwartku zaczynamy serię filmów odnośnie first lookowego naszego podejścia do nowego dodatku, więc zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Pamiętajcie o dzwoneczku, dzięki temu będziecie na bieżąco z materiałami. A w czwartek lecimy z first lookiem. Nie wiem jak wy, ale ja się jaram. No nic, buziaki.